Cześć, witajcie w pierwszym odcinku poświęconym programowi do obliczeń symbolicznych Maxima. Jest to program z rodzaju Computer Algebra System, czyli CAS. Są programy komercyjne, tak jak Matematica czy Maple. Natomiast ten jest programem całkowicie darmowym, możliwym do ściągnięcia, co pokażę w kolejnym odcinku, zupełnie za darmo. I może powiem pokrótce, jakie są możliwości tego programu, o co tu w ogóle chodzi. W dawnych czasach, kiedy ludzie robili obliczenia zupełnie ręcznie, nawet nie było kalkulatorów, Newton musiał tworzyć na przykład tablicę funkcji sinus, gdzie dla każdej wartości jakiegoś tam kąta wypisywał wartości funkcji sinus, jakie są, i później ludzie korzystali z tych tablic, jeżeli chcieli korzystać z funkcji sinus. Tak to wyglądało kilkaset lat temu. Później, z nadejściem kalkulatorów, pojawiły się pierwsze obliczenia numeryczne. Później komputery oczywiście pozwoliły nam na programowanie, na znakomite ułatwienie i przyspieszenie tych obliczeń numerycznych, na wielką precyzję. Natomiast od kilku czy kilkunastu lat upowszechniają się programy do tak zwanych obliczeń symbolicznych. Czyli nie chodzi już tylko o to, że komputer może nam policzyć wyrażenie jakieś, podstawić liczby, ale chodzi o to, że on może to wyrażenie przekształcić, rozwinąć, uprościć, znaleźć miejsca zerowe, zróżniczkować, scałkować funkcje. Może zrobić coś, co było zarezerwowane kiedyś tylko dla człowieka, dla inteligencji. Wydawało się, że tylko człowiek może takie obliczenia, przekształcenia robić. Natomiast okazało się, że komputer sobie z tym radzi świetnie, bo na to też są przecież jakieś algorytmy. I na przykład, jeżeli mamy bardzo rozbudowaną funkcję i trzeba obliczyć jej pochodną, to komputer zrobi to całkowicie bezbłędnie. Człowiek może się pomylić w wielu miejscach. Wystarczy zmiana znaku, wystarczy cyferka i mamy kompletnie błędny wynik. Tak jest w matematyce. Natomiast komputer zrobi nam to absolutnie bezbłędnie. Jest to zaprogramowane przez algorytm pewien i dostajemy prawidłowy wzór pochodnej. I my możemy dalej z tego wzoru korzystać. Tak więc ten program Maxima pozwala nam na zwykłe obliczenia z użyciem liczb i funkcji matematycznych, pozwala nam na definiowanie wyrażeń i funkcji, również wyrażeń wymiernych, bardzo zbudowanych i skomplikowanych, pozwala nam te funkcje następnie znajdować ich miejsca zerowe, obliczać ich pochodne, całkować te funkcje, obliczać granice wyrażeń przy jakimś argumencie dążącym do zera czy do nieskończoności. Możemy takie rzeczy też obliczać. Pozwala nam na rozwiązywanie równań nie tylko typu kwadratowego czy potęg trzecia, czwarta, piąta, dowolnej potęgi wielomianu możemy równanie rozwiązać. Możemy również równania przestępne rozwiązywać, trygonometryczne, eksponencjalne i tak dalej. Jest tu metoda numeryczna, która pozwala nam miejsca zerowe funkcji takich znajdować czy rozwiązywać takie równania. Możemy rysować wykresy funkcji zarówno 2D, jak i 3D. Wreszcie jest tu algebra macierzy, łącznie z odwracaniem macierzy i znajdywaniem wartości wektorów własnych. Także rozwiązywanie również równań różniczkowych. Bardzo ważna rzecz, bardzo też skomplikowana i trudna, bo wiążąca się z całkowaniem, a całkowanie jest dużo trudniejsze od różniczkowania. Więc tutaj ten program może nam służyć znakomitą pomocą. Jeżeli chodzi o zastosowanie w szkole, to nie chodzi mi o to, żeby nie trzeba było się uczyć matematyki, tylko korzystać z takiego programu. Nie, matematyki uczyć się trzeba, bo trzeba rozumieć, co wprowadzamy do programu i co z niego dostajemy, interpretować wyniki. Chodzi tylko o to, żeby samemu nie musieć wykonywać żmudnych przekształceń, w trakcie których możemy się wielokrotnie pomylić i uzyskać błędny wynik, żeby po prostu nie marnować czasu, bo komputery robią to za nas. Tak jak kiedyś komputery za nas robiły obliczenia numeryczne, nikt już w tej chwili nie mnoży w słupku na przykład kilkucyfrowych liczb, to tak samo zaczyna być z obliczeniami symbolicznymi, że nikt nie będzie w tej chwili liczył czwartej pochodnej jakiejś skomplikowanej funkcji, bo po prostu człowiek jest zbyt podatny na błędy w procesie tych obliczeń. Może to zrobić komputer, a my bierzemy wynik, interpretujemy go i ewentualnie dalej go przekształcamy.
Tak wyglądają możliwości programu Maxima. Tutaj na tej planszy widzicie prostą operację arytmetyczną. Widzicie wyciągnięcie pierwiastka kwadratowego z liczby 2 i podanie wyników w postaci numerycznej. Widzimy zdefiniowanie funkcji x kwadrat minus 6x plus 2. Rozwiązanie równania, gdzie ta funkcja równa się 0, czyli wyrównanie kwadratowe, wynik w postaci dokładnej, wykres tej funkcji i wreszcie zróżniczkowanie tej funkcji i scałkowanie tej funkcji. Takie proste operacje, które Maxima nam może wykonywać. I w kolejnych odcinkach ja będę Wam po kolei opowiadał o tym, co Maxima robi. Będziemy stopniowo wykonywali coraz to bardziej skomplikowane operacje. A na razie dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do kolejnych. Cześć!